Dzień dobry Państwu, Piotr Niemczyk, Obywatele News. Zapraszam do kolejnego odcinka Świadectwa Buntu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Kamil Sipowicz, filozof, dzień dobry. Malarz, rzeźbiarz, abolicjonista. Co jeszcze o tobie można? Dziennikarz, poeta? Wystarczy już tego dobrego. Słuchaj, czy ty jesteś buntownikiem? Czy w tej chwili jestem buntownikiem, to trudno powiedzieć, ale na przestrzeni swojego życia byłem buntownikiem. A jak robiłeś okładkę do tej książki, która wisi za tobą, niedawno dosyć ją napisałeś, to nie jest wyrazem, bo to do XVII-wiecznego obrazu malarza dokleić liście marihuany? To jest wyraz to razem, czy... żeśmy zrobili z moim wydawcą, Robertem Maciejem, wydawnictwo Baobab, i ten plakat promował książkę moją, czy marihuana jest z konopi. No, oczywiście jest to też bunt jakiś i prowokacja. Wiadomo, że konotacje religijne, marihuana, zakazany owoc, no bardzo czytelne i bardzo proste. Jak się ogląda twoje ostatnie rzeczy, oprócz rzeź, które po prostu nie rozumiem, bo się na tym nie znam, ale jak oglądam twoje rzeczy, twoje mandale, to widzę, że pokazujesz jakby trzy kierunki. To znaczy, z jednej strony pokazujesz, jak dużo złych emocji wywołuje polityka, z drugiej strony ostrzegasz przed faszyzmem, to jest właśnie ten drugi temat, chociaż pewnie wynika z tego pierwszego, a trzecie to są takie rzeczy, które dotyczą wolności osobistych. No właśnie na przykład prawa do palenia marihuany, nie będąc z tego powodu represjonowanym. Który z tych tematów jest dla ciebie najważniejszy? Wszystkie właściwie, te transmandale, o których mówisz, bo ja nazwałem je transmandalami, no bo mandale, te tybetańskie mandale, to są święte i obrazy, i konstrukcje, bo czasami się je usypuje z piasku, a moje są, nazwałem transmandale, ponieważ tam jest przedstawiony właściwie cały świetnik świata, więc polityka, ideologia, pornografia, ikonografia, satanizm, politycy, wszystko tam jest wrzucone w takie centryczne kręgi. Ja chciałem pokazać przez to, jak właściwie dzisiejszy świat funkcjonuje, że te wszystkie sfery się przenikają, powiedziałbym, i one są na odległość kliknięcia myszką, prawda? Bo są w świecie wirtualnym, dostępne chociaż, każdemu właściwie. Chociaż nie robisz ich przecież na komputerze, bardzo pracochłonnie wycinasz te... Znaczy, ale obrazy brałem z komputera. Obrazy z komputera, tak? Tak? Ale, z komputera, ale potem... a później wycinałem nożyczkami i robiłem kolaże. A powiedz mi, ponieważ stopniujesz różne osoby, różne przedmioty, czy to, co uważasz za najważniejsze i najgroźniejsze, jest raczej w środku, czy raczej na zewnątrz? Czy jest jakaś raczej reguła? Raczej w środku. To znaczy, jeżeli zestawiasz... Znaczy, nie, właściwie nie ma reguły, bo we wszystkich tych mandalach na zewnątrz w większości są zdjęcia pornograficzne. No właśnie. To jest taka emanacja i komentarz do postępowania postaci, które są przedstawione. Na przykład mandala nazistowska, w środku są oczy Hitlera. Wokół tego cała jest ikonografia, powiedziałbym, satanistyczna, a na zewnątrz jest pornografia taka z lateksem, ze skórami, no bo wiadomo, że nazizm, faszyzm też w stroju się manifestował i to było bardzo bliskie takim obsesjom seksualnym związanym z sado... Masochistyczne, tak, jakieś masochistyczne, więc jakoś to tak mi się skojarzyło. Ale powiedz, bo dla mnie to strasznie ciekawe, bo zestawiłeś na przykład, ja bym powiedział, seks workerki, tak? Bo to chyba nawet nie są, to są gołe dziewczyny, czy to jest pornografia? Seks workerki, bo różne konotacje są pejoratywne, a ja myślę, że to nie ma powodu, żeby te konotacje pejoratywne do dziewczyn uprawiających ten zawód, albo przynajmniej jakoś tak się urządzając swoje życie, a w środku są właśnie, nie wiem, współcześni polscy politycy, tak? No to zupełnie powiem szczerze, rzeczywiście wolę te seks workerki niż tych polskich polityków. I bardzo mi to trafiło do przekonania, co napisałem. A powiedz, jak to się stało? Ty jesteś właśnie filozofem, tak? Historykiem filozofii. Historykiem filozofii. Dlaczego zacząłeś malować? Dlaczego zacząłeś rzeźbić? No wiesz, no dzisiaj, dzisiaj ludzie są multimedialni. No, filozofia...
Znaczy, jeśli chodzi o moją osobistą historię, no to filozofia, praca w świecie abstrakcji, myśli, pojęć jest w pewnym momencie może być nudna. Tutaj człowiek pracuje z materią, z obrazem, z czymś konkretnym, ręce są zajęte manualnie i to jest jakiś rodzaj też terapii. Powiedziałbym, że jakiś rodzaj autoterapii. W ogóle robienie mandali przez Tybetańczyków to jest terapia, autoterapia. Mhm. Kontemplowanie mandali, a tu jest taki transmandali, też jest taka transterapia. Znaczy rozumiem, to jest taka filozofia, to jest... Filozofia też tam jest, bo na niektórych mandalach jest bardzo dużo filozofów, mistyków, świętych, demonów. No. A powiedz, kiedy zacząłeś? Kiedy zacząłeś rzeźbić, kiedy zacząłeś malować, kiedy zacząłeś robić kolaże, mandale właśnie, transmandale, przepraszam. Znaczy te transmandale to robiłem jakieś 10 lat temu. No trochę rzeźbiłem, odlewałem też jakieś 20 lat temu. 20 lat temu to już minęło. Nawet miałem wystawę w Królikarni jakieś 20 lat temu. A powiedz, przepraszam, że tak odwołam się trochę niechcący do twojego wieku, ale w 60-tych latach, tak? Co robisz w 60-tych latach? Skończyłeś filozofię i co? Znaczy ja w filozofię skończyłem pod koniec lat 70. Pod koniec lat 70. już, tak? Tak, tak, tak. Aha, czyli ty jesteś późnym filozofem. A powiedz, ale przecież byłeś związany z ruchem hipisowskim. No tak, 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 tak. To tak. Przed filozofią zacząłeś, prawda? No to się jedno z drugim łączyło, ponieważ ruch ten hipisowski w Polsce tak naprawdę rozpoczął się w 67. To były tam pierwsze kilkadziesiąt osób, 68. No ja dołączyłem jako 16-letni chłopak i bardzo wielu hipisów z tego pierwszego rzutu, żeby się zaczepić, żeby nie pójść do wojska, bo byli ze względu na swój wygląd, swoje działanie, no, bardzo się nie podobali władzy, zaczepiali się w uczelniach i najczęściej uczelniach katolickich, albo Akademia Teologii Katolickiej, albo KUL. I na tej mojej uczelni studiowali właśnie tacy wybitni hipisi jak Prorok, taka główna sztandarowa postać, czy Krokodyl, czy no wielu tam było i ja też dołączyłem, bo to była taka powiedzmy hipisowska uczelnia. A powiedz, bo ty na KUL-u studiowałeś, nie, prawda? Nie, na ATK, Akademia Teologii Katolickiej. Czyli nie miałeś okazji spotkać jako wykładowcy Jana Pawła II, bo to ci ale Jan Paweł II miałem okazję spotkać, ponieważ moim profesorem, w ogóle promotorem mojej pracy magisterskiej był Andrzej Pułtawski, najbliższy przyjaciel Jana Pawła II, wówczas Wojtyły. Pułtawska, jego żona. No właśnie, Wanda Pułtawska. To no, jego żona była Pułtawskiego i po prostu on nas zapraszał, studentów, do swojego mieszkania w Krakowie na Brackiej. Tam poznaliśmy Karola Wojtyłę. O, bardzo ciekawe. Czyli tak naprawdę jakiś kawałek tego orła białego, którego dostała Wanda Pułtawska, to może i tobie się należy, prawda? No dobrze, ale powiedz, czy już malowałeś jako hipis? No, w hipisie wszyscy się próbowali coś malować, rysować. Ja głównie pisałem wiersze. Tak. To tego nie powiedziałem, że byłeś poetą. No, dużo... Chyba powiedziałem, że byłeś pisarzem. To jest dla mnie ważna część mojego życia, poezja. A powiedz, a o co chodziło hipisom w latach 60. w Polsce? No wiesz, jeżeli mówimy o buntownikach, no to hipisi byli takimi buntownikami w 100%, ponieważ jak gdy się pojawiali na ulicy komunistycznej Polski w 67 czy 89 roku ze swoim wyglądem, z długimi włosami, kolorowymi ciuchami, jakimiś wisiorkami, sposobem stylu życia, afirmacją wolności, no to od razu wzbudzali sensację, agresję i no od razu... Niechęć, tak? Ogromną niechęć i to był bunt. Bunt, który się zaczął od buntu wyglądem. No już sam wygląd prowokował społeczeństwo do agresji i ówczesną milicję. I mi się wydaje, że hipisi byli pierwszymi, którzy odczuli tak bardzo hejt, to co się nazywamy hejt, po prostu nienawiść, no bo mieliśmy wypisane na twarzy to, kim jesteśmy i to się bardzo silnie odczuwało. Wcześniej bikiniarze byli, że tak powiem, objęci restrykcjami z powodu kolorowych skarpetek, więc wyobrażam sobie, że ktoś... Bikiniarze właściwie nie mieli żadnej ideologii, a hipisi jednak mieli ideologię, no, byli przeciwko pracy takiej, właśnie pracy socjalistycznej, przymusowej, przeciwko uczeniu się takiemu, wiesz, były obowiązki pracy, obowiązki meldunku,
No, obowiązek służby wojskowej. Służby wojskowej, więc to było wszystko wbrew temu, więc to był sensu stricte ruch buntowniczy, przy czym nie był to ruch ex definitio polityczny, tylko no, został nazwany przez system ruchem politycznym, bo cokolwiek było odstępowało od tego kanonu, jaki wówczas obowiązywał w socjalizmie, no to było traktowane politycznie. Nie chcieliście chodzić w mundurach po prostu. No, nie chcieliśmy chodzić w mundurkach. Cokolwiek by nie to powiedzieć, tak. Prawda? Że to nie chodzi tylko o mundur wojskowy. A jak się zaczął 68 rok i protesty studenckie, tak? To tak. Nie wyobrażam sobie, że tego nie zauważyłeś. To... Nie, no wiesz, my żeśmy wielu hipisów brało udział, no les wolę z tych ruchach, tak, w tych zamieszkach. Myśmy chodzili na uniwersytet i po prostu braliśmy udział w... Rzucaliśmy kamieniami w misjantów. Rzucaliście. Siesłami. Jednak. I ci moi znajomi właśnie też brali w tym udział jako młodzi chłopcy. No jednak nie kochaliśmy milicji obywatelskiej, więc siłą rzeczy, jak widzieliśmy, jak biją, są bijatyki, biją studentów, no to my żeśmy... długowłosi hipisi, a niektórzy hipisi byli studentami, więc braliśmy w tym udział częściowo, prawda? Nie ideologicznie, nie byliśmy przywódcami tego ruchu, mimo że były styczności między tak zwanymi komodasami a nami, były spotkania, ale myśmy poszli inną drogą, oni poszli inną drogą. No ja cię poznałem u jednego z czołowych komandosów, Janka Lityńskiego, żeśmy się spotkali pierwszy raz, więc rozumiem, że to są takie relacje, które nawet przetrwały różne czasy, prawda? A powiedz, ale znowu, wtedy jeszcze nie malowałeś, nie rzeźbiłeś, tylko pisałeś wiersze, Pisałem wiersze, tak. A kiedy zacząłeś malować? Zacząłem malować, jak studiowałem w Monachium. Miałem jakieś grypę taką bardzo ostrą i kupiłem sobie farby i zacząłem malować. Przy czym to moje malarstwo i ta moja sztuka to jest taka bardzo osobna, moja indywidualna sprawa. No jedna z wielu rzeczy, które robię w życiu i która mi jakoś sprawia przyjemność, satysfakcję. Czasami jak się komuś spodoba, no miałem trochę wystaw, za jakieś 20-30 wystaw. A powiedz, a czym odróżniasz w takim razie? Bo z kolei właśnie twoje mandale, transmandale, przepraszam, są jednak strasznie mocne światopoglądowo, prawda? A teraz mówisz, że twoje malarstwo, no nie jest tego, nie ma tego rodzaju zaangażowania, tak? Więc czy odróżniasz transmandale od malarstwa, tak? Że jakby, właśnie, powiedz, inaczej to traktujesz? Znaczy, transmandale to stosunkowo w moim życiu nowy projekt. No ja to zacząłem robić chyba jakieś 10 lat temu już minęło, więc no, zmienił się świat, wszedł internet bardzo mocno, zainteresowałem się kolażem, więc no, dzięki kolażowi można bardzo wiele wyrazić i, no, i ostro, to też jest jakiś komentarz do polityki, nie wprost, ale też, prawda. No tak, znaczy do różnych, bardzo różnych ludzkich emocji, a ponieważ ostatnio przynajmniej polityka te emocje wyciąga chyba na górę, to siłą rzeczy widać to też w twoich mandalach. Ale robisz je dalej na przykład? Czy jakąś teraz robisz? W tej chwili nie robię. Może wrócę do tego. Miałem okres, 5 lat miałem przerwy, żona moja była ciężko chora i byłem skupiony na... To prawda. Przebywaniu z nią i nie miałem czasu się zajmować swoimi sprawami, ale może do tego wrócę. A powiedz, zadam ci takie niedyskretne pytanie, a ta słynna sprawa o zakup marihuany w Holandii... No, Nie, to nie było w Holandii. To nie było w Holandii. Przyszła paczka z Kalifornii. A, z Kalifornii, tak? I ona się skończyła już, czy to tak? No tak, ona się skończyła, tak. Została... No jakoś Kora musiała zapłacić... Płacić na jakiś fundusz pieniądze i to się tak rozmyło po kościach na szczęście. Czyli pewnie taką zwaną nawiązkę musiała zapłacić. Tak. Znaczy ja uważam, że to jakaś zupełnie absurdalna sprawa, bo chyba nikt was nie podejrzewał o to, że jesteście handlarzami narkotyków, prawda? No, ale... polskie prawo jednak dopuszcza posiadanie. No to trudno to, że tak powiem, wykazać czasami przed sądem, że to jest takie, powiedziałbym... No marihuana, legalizacja marihuany to jest jedna ze spraw, którą ja jestem zaangażowany od powiedzmy 40 lat i jako pierwszy chyba w Polsce pisałem na ten temat artykuły w Playboyu i cały czas byłem zaangażowany przynajmniej w depenalizację marihuany czy propagowanie marihuany medycznej. No i jakoś to moje działanie odniosło skutki.
No, powiedziałbym w sferze społecznej chyba bardziej niż prawnej, bo to polskie prawo nadal nie, no, jest... jest marihuana medyczna. Medyczna, to prawda. Jest zalegalizowana no i można kupić w aptece. Oczywiście nie ma, są braki, są trudności, ale już jak gdyby furtka została uchylona. Można wsadzić głębiej nogę. Jeżeli przyjdzie inny rząd niż ten rząd prawicowy, to być może postaramy się o depenalizację posiadania marihuany albo legalizację marihuany rekreacyjnej, co już w bardzo wielu krajach na świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, na którym jesteśmy tak zapatrzeni, w wielu Stanach legalizacja rekreacyjnej marihuany jest się faktem. A powiedz, bo ty się też w pewnym momencie, przynajmniej ja to widzę, może to temu zaprzeczysz, jakoś związałeś z ruchem Palikota, to właśnie z tego powodu, tak? Czy... Znaczy, nie byłem takim osobą towarzyszącą i go wspierałem, no bo on to był pierwszy ruch polityczny, który expressis verbis głośno mówił o tym, że trzeba marihuanę zalegalizować. No to ja też go popierałem. No i to było bardzo piękny etap, bo żaden z innych polityków tego nie robił i nie robią. Mimo że w tej chwili podobno są jakieś próby ze strony SLD. A powiedz, to wtedy wydałeś tę książkę, prawda? Czy marihuana jest konopi, tak? Zresztą ten tytuł mi się strasznie podoba, czy inaczej, tytuł plakatu mi się strasznie podoba. On nie jest w całości tutaj przy produkcji tego się częścią schowała. Nie jest tej książki, nie pal, po prostu ją przeczytaj. Bardzo mi się podoba, ale co, jakbym chciał, przepraszam, wyrwać kawałek kartki i skręcić jointa, to też byś protestował? No nie, no, nie należy niszczyć książek. Najpierw przeczytaj. Najważniejsze. To jest książka bardzo pięknie wydana. Jest mnóstwo ilustracji. To jest książka bardzo wydana z ogromnymi nakładami, jest bogata i żadna w Polsce firma nie chciała jej dystrybuować. To gdzie ją można dostać? No myśmy tę książkę rozdali. Część kupił ruch Palikota. Aha. I kupił i żeśmy ją rozdali. 3000 egzemplarzy są rozdane. Nikt nie chciał jej sprzedawać. Żadna księgarnia internetowa, nie można jej kupić? Na Allegro nic, tak? Na Allegro czasami, bo ja jeszcze napisałem drugą książkę, Historia polskiej psychodelii. To tej książki już w ogóle nie ma, wydaną przez Krytykę Polityczną, która pokazuje historię psychodelików używanych w polskiej kulturze, w polskich zwyczajach ludowych. Bardzo solidnie napisana książka o polskich psychodelikach, polskich słowiańskich. Napisałeś też bardzo ciekawą pracę na ten temat, że tak powiem, nie wiem, co można powiedzieć, namalowałeś, bo to jest też kolaż, prawda, na temat psychodelików i ich relacji z polską, nie wiem, świadomością religijną, tak, może tak, tak to powiedzmy, bardzo ciekawą. Natomiast powiedz, bo napisałeś książkę o hipisach, prawda, pisałeś tak. też o panu marszałku Terleckim, o tak. panu marszałkiem Kuchcińskim, czy oni na to jakoś zareagowali? Coś, nie wiem. No w książce Hipisi w PRL-u jest rozmowa z Ryszardem Terleckim, z psem, którego poznałem w tym pierwszym ruchu hipisowskim, zresztą który był pierwszym mężczyzną mojej żony, Kory. Kora i pies to była bardzo słynna para hipisowska w Krakowie, 1967-1969 rok. I udzielił mi rozmowy, co prawda pewne rzeczy nie chciał, żeby były tam, nie chciał, żeby były w książce. Ale powiedz, były czy nie? No nie były, skoro udzielił mi wywiadu, więc no poszedł autoryzował. A nie ma do ciebie w ogóle pretensji, że ten kawałek jego historii przypomniałeś, bo teraz... Nie no, udzielił mi wywiadu, to ciekawe, że umówił się ze mną w Muzeum Powstania Warszawskiego. Znaczy on oczywiście w sprytny sposób uważa, że w jego wykonaniu to był ruch antykomunistyczny. To nie było prawda, bo hipisi nie byli ruchem antykomunistycznym. Jakby się zastanowić nad przesłaniem hipisów ze Stanów Zjednoczonych na przykład, to nawet można by powiedzieć, że te pewne zachowania to może nie wprost komunistyczne, ale anarcho-komunistyczne to już się tam znalazło, prawda? No tak, ale chodziło o to, żeby zejść głębiej. Ta rewolucja psychodeliczna polegała na tym, żeby zejść do swoich korzeni i w ogóle przemodelować sposób funkcjonowania w świecie, relacje z innymi, z sobą, z dziećmi, ze społeczeństwem, więc wyjść poza to, co nam urządziła polityka, więc hipisi byli, jakbym powiedział, przedpolityczni. No. Więc jeszcze jedną rzecz, bo jako abolicjonista, prawda, rozumiem, że jesteś abolicjonistą raczej miękkich narkotyków niż twardych, prawda? Absolutnie, to ja absolutnie rozumiem, nie nazywam ich w ogóle narkotykami. Mhm. Marihuana, psylocybina, LSD to są etnogeny. Etnogeny, tak? Czyli co? Czyli substancje, które były związane z ludźmi od dawna i w pewnych grupach społecznych? Które funkcjonowały w
w kulturach, prakulturach, w prareligiach. LSD to jest trochę inaczej, no bo, tak, bo to jest syntetyk, ale bardzo, bardzo podobny do LSD. Substancja Kikeon była używana przez 2000 lat w Eleusis, w tych słynnych rytuałach wspaniałych elewzejskich. I Muchomory, Amanita muscaria były używane w Judei, w wielu kulturach, no oczywiście kanabis w Indiach, na całym świecie, więc to jest, te wszystkie substancje były używane w pierwotnych społeczeństwach i szły razem z budowaniem się tych wielkich systemów religijnych. Dopiero w XX wieku zostały zakazane i wrzucanie ich do jednego worka z narkotykami, czyli z heroiną, kokainą, metamfetaminą, amfetaminą, to jest bez sensu, bo one są zupełnie czymś innym. Znaczy, powiedziałbym, ta hipokryzja nawet jest chyba głębsza, bo to jest nie tylko, że wrzucano to do jednego worka, tak, czy że wrzuca się do jednego worka, ale też były takie okresy, kiedy po prostu żołnierze na frontach wojny, że tak powiem, karmiono amfetaminą, żeby byli to, bardziej wydolni, więc powiedziałbym... Po obu stronach frontu. A powiedz mi, taką rzecz odkryłem kiedyś, czytając Winnetou jako nastolatek i przeczytałem tam, że fajka pokoju składała się między innymi z liści konopi. Myślisz, że to był prawdziwy powód, dla której fajka pokoju oznacza pojednanie? Tak mi się wydaje, bo jednak marihuana jest tym środkiem, który łagodzi bardziej obyczaje, porównując do alkoholu oczywiście, uspokaja, wprowadza w dobry nastrój, nie powoduje agresji, nie powoduje kaca. Na pewno jest 100 razy czy 1000 razy bardziej, jeżeli już coś mamy brać, to na pewno bardziej marihuana niż alkohol, który tak w Polsce jest hołubiony. Tak, a jest dużo bardziej zdradliwy i dużo bardziej szkodliwy. A powiedz, ale ja wrócę trochę do takiego mojego wcześniejszego pytania. Znaczy wyraźnie rozgraniczasz etno... Enteogeny, to się nazywa enteo, bo to jest z Bogiem. Enteogeny, enteogeny, okej. Okay. Od narkotyków. Ale powiedz, Twardych, ale nie boisz się trochę, że jeżeli przekonujesz ludzi do tego, że to jest nieszkodliwe, że to jest... że nie ma powodu się tego obawiać, że jednak pewnej grupie ludzi zaszkodzisz, ponieważ oni sięgną po marihuanę, a potem sięgną po twarde. No to jest jeden z takich kluczowych argumentów przeciwników abolicji. Nie, to jest tak zwany argument wejścia, prawda, że one są wejściem. Znaczy, to należy logicznie wytłumaczyć. No, one tylko w tym sensie mogą być wejściem na przykład z marihuany do heroiny, bo obie substancje są zakazane, no ale... Prawdziwym wejściem w zmianę świadomości jest alkohol, bo jeżeli ktoś po raz pierwszy wziął alkohol, a później weźmie heroinę, dlaczego się nie obciąży alkoholu? To jest jakieś absurdalne. No, jeżeli się wrzuciło do jednego worka marihuanę z heroiną, no to jak ktoś zaczął od marihuany, skończył na heroinie, to dlaczego obciążać marihuanę? No dlatego, że jest nielegalna. To jest po prostu nielogiczne. No. Jeżeli się zalegalizuje marihuanę, tak jak już jest w kilkunastu stanach, to nie będzie można mówić, że ktoś zaczął od marihuany, a skończył na heroinie, bo prawdopodobnie przedtem pił alkohol czy piwo, prawda? No, zaczął od piwa, czy słyszymy argument, że zaczął od piwa, a skończył na heroinie? No nie słyszymy. Nie słyszymy takich argumentów, to prawda. A powiedz, w 1968 roku przyznałeś się właśnie, że jednak bywałeś na demonstracjach i nawet, nie wiem, rzucałeś kamieniami w policję, czy krzesłami. Tak. A powiedz, a teraz też chodzisz? Teraz nie chodzę. Ostatni raz chodziłem... w stanie wojennym. Chodziłem na większych zadym, a nawet tego 30 sierpnia, taka była gigantyczna demonstracja, to nawet mi się udało, bo strzelił we mnie milicjant tą racą i udało mi się wejść i tą racę wrzucić z samochodu do suki. A teraz nie chodziłem, no bo mieszkałem z moją żoną chorą pod Zamościem i nie miałem czasu chodzić na demonstrację. Ale też, no właśnie, chciałem cię zapytać o to, czy jesteś takim, trochę z hipisowskich czasów, czy też, nie wiem, z historii filozofii, czy z malarstwa, przejąłeś pewnie duch non-violence, ale właśnie zacząłem mieć wątpliwości, bo historia, którą przed chwilą powiedziałeś o tym, rzuciłeś racę do suki. Bo ja później byłem takim trochę punkiem, no bo falowcem i już przestałem. Znaczy, nadal jestem pacyfistą, no ale no, jak Łazadema strzelali, nas pałowali, jak byliśmy hipisami, jak nas pałowali, to żeśmy nie reagowali, no ale później w 80-tych latach no już nie już tak troszeczkę to tak się poddawać, takimi no zupełnymi pacyfistami. No. No właśnie, a powiedz, a czy jak patrzysz na te współczesne demonstracje, one co prawda nie mają przeważnie agresywnego przebiegu, prawda? No to są absolutne wyjątki, chociaż właśnie obywatele, w których studio teraz siedzimy, akurat no
są przemocą usuwani z różnych miejsc, które blokują w ramach protestów. A więc czy coś doradziłbyś? Czy masz jakiś pomysł, żeby jakoś na przykład pokazać swój sprzeciw, no właśnie nie przemocą, tylko jakimiś gestami? Dla mnie takim fantastycznym pokazaniem swoich motywów działania to była Biała Róża, prawda? Którą jako człowiek studiujący w Monachium, tak, oczywiście Weisserose, tak, i cała ta historia znasz. Ale rodzeństwo Scholl, Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium jest właśnie na placu rodzeństwa Scholl, tylko rodzeństwa, które właśnie Białą Różę założyli. No to są... Z ruchu hipisowskiego też wyrosła pomarańczowa alternatywa, czy takie działania jak gdyby ośmieszające, używające takich metod, że właściwie ten reżim czy ta władza nie wie za bardzo, jak to ugryźć, prawda? To są dobre metody. To też hipisi robili w Stanach Zjednoczonych. Tak, Tego rodzaju zachowania, tak, prawda? Ale poddawanie pod znak zapytania w ogóle całość, prawda? Ośmieszanie tego, szukanie takich punktów, kiedy to ten system można ośmieszyć. No. Nie, no jasne, to zresztą wszyscy wiedzą, że czasami śmiech jest dużo bardziej... Bo ty nawet żeś nie zwrócił uwagi, że moja książka, czy marihuana jest z konopi, to nie wie skąd jest ten tytuł. Nie wiem. To nasz wielki przywódca zapytał się, Jarosław Kaczyński, czy marihuana jest z konopi. Ale czy ktoś mu odpowiedział? Rozumiem, że w pewnym sensie ty mu odpowiedziałeś, ja tak? Ja mu odpowiedziałem tą książkę. A, tą książkę. I to było, taka jest kolejność, tak? To znaczy nie ty sam wymyśliłeś tytuł, nie, tylko Jarosław. Ale co, przekazałeś mu część honorarium, czy? A, jak się książka... Honorarium nie było. Nie było. Chciałem mu wręczyć. Chciałeś mu wręczyć. Ale tak, nie udało się. Ojej, to czekaj, mówisz, że pomarańczowa alternatywa wywodzi się z ruchu hipisowskiego, to co, tak. Paweł Kasprzak też, bo Paweł Kasprzak był jednym z ludzi, że tak powiem, pierwszym szeregu pomarańczowej alternatywy. On takie różne właśnie numery robili w Stanach hipisi, wiesz, typu, że szli na giełdę i palili banknoty $1000, wiesz, wprowadzali zupełne, wiesz, zamęt i wywracali to wszystko do góry nogami. To jest dobra metoda. No też... Szczególnie dzisiaj, wiesz, gdzie ta władza jest taka, no, ona nie jest tak brutalna, jak ta była PRL-owska jedna, prawda? Znaczy ja myślę, że ona ma jedną dużo bardziej nieprzyjemną cechę. Znaczy jak PRL-owcy nas wsadzali do więzienia, to nie udawali, że coś innego, tak? Mówili, macie fatalne poglądy, nie lubicie socjalizmu, sprzeciwiacie się socjalizmu, sprzeciwiacie się polskiej racji stanu w naszym wydaniu, tak? Jesteście niemieckimi agentami, ale nie robili nas łapowników i złodziei, tak? A ta niestety natychmiast przykleja takie złodzieje, aferzyści, prawda? No ale wiesz, prawda? Prasa PRL-owska, specjalna była dyrektywa Służby Bezpieczeństwa, żeby o hipisach pisać w kontekście narkomanii, prostytutki, homoseksualiści, choroby weneryczne. Specjalne były takie blogi, wiesz, bloki tematyczne, żeby obrzydzić społeczeństwu, więc te metody są znane od, wiesz... A powiedz, a czego się najbardziej boisz? Że jeżeli masz sobie wyobrazić, co w ciągu, nie wiem, najbliższych 10-20 lat mogłoby się stać najgorszego w Polsce, na świecie? No dzisiaj to wiemy, czego się wszyscy boimy. Dzisiaj się boimy koronawirusa. Prawda. Jeżeli to jest broń biologiczna wyhodowana w laboratoriach chińskich, to może to oznacza koniec świata. Nieważne, czy to... No ale taka jest trochę apokaliptyczna atmosfera. I zresztą to, co się w tej chwili dzieje, pokazuje, jak bardzo te problemy przez polityków rozdmuchiwane przez ostatnie lata były wirtualne, bo to nie były konkretne problemy. To wszystko było... To była jedna wielka ideologiczna walka. W tej chwili to jest prawdziwy... Prawdziwe wyzwanie. Prawdziwe wyzwanie. Dlaczego przez ostatnie 15 lat żadna z tych partii politycznych, żaden z tych polityków nie zajął się prawdziwą reformą służby zdrowia? Przecież koszmar, jaki jest w szpitalach, to nie jest tylko zapisu, to był również wcześniej. Nikt się nad tym nie pochylał, tylko były walki ideologiczne i teraz wyszło szydło z worka i okazuje się, że ta cała ideologia odpadła i jest tak zwana realna polityka, realpolitik. To jest realpolitik. Tak, to prawda. To znaczy teraz jakby skuteczność władzy mierzy się liczbą respiratorów. A nie w karetkach pogotowia. Potwornie skomplikowanymi sytuacjami związanymi z sądem, trybunałem,
co nawet dla takiego człowieka, historyka filozofii, jest trudne czasami zrozumieć te relacje w tym gąszcza normalnego człowieka, prawda? Ja nie mówię, że to nie były ważne problemy, ale zajmowano się w tym nadmierny sposób i zupełnie niepotrzebnie to rozdmuchała ta władza. Lepiej było, gdyby się zajęła konkretnie, żeby ten koszmar, żeby wprowadzono procedury w szpitalach, bo w tej chwili to jest koszmar, a tych procedur tak, nigdy nie było, tak. Ani za PO, ani za SLD, czy pan się nazywał minister taki, śmaki czy owaki. No były pewne próby, rzeczywiście tam uchylono, była ta sprawa dzielenia na kasy chorych, która być może mogła być początkiem jakiejś reformy. No i to była w miarę dobra, najlepsza z tych wszystkich reform Buzka, ale później została zniszczona niestety przez SLD, przez pana Millera. Tak, to był chyba duży błąd, prawda? Tak, bo tak. Znaczy, pytanie, jakby to wyszło oczywiście, to, ale to przynajmniej była, tak. No była teraz, rzetelna teraz próba. Politycy pokażą, co potrafią. Ale powiedz, wiesz, jak znowu pytam cię nie też ale bez dlaczego pewnej intencji. Ale dlaczego tak jest, przepraszam od razu za winy, dlatego, że hipisi i buntownicy zawsze głosili hasła miłości, pokoju, życzliwości. A to jest wyśmiewane. To przez tych wszystkich tak. Jest wyśmiewane, co tak. Za kretyni, czym słabość, oni się zajmują. My to się zajmujemy problemami. No i teraz, gdyby naprawdę współczuli chorym, żeby jeden z drugim poszedł do szpitala, żeby zobaczył, jak są koszmarnie to wszystko wygląda, jak procedury są łamane, jaki jest chaos w tym, to nie doprowadziliby do tego, bo brak im właśnie było miłości, czułości, bo te wartości były ośmieszane po prostu. Liczył się wynik, że tak powiem, sprzedaży węgla, żeby zaspokoić górników, prawda? A nie pielęgniarki, to prawda. Ale wiesz co, jak oglądałem twoje prace, to dla mnie taka, która, to zresztą wiesz, bo nawet ją od ciebie wyłudziłem, to była ta o zagrożeniu faszyzmem. Myślisz, że to jest... No jak się czyta... Bo dla mnie to jest największe zagrożenie. Widać, co się dzieje w świecie, no jest jakieś takie wahnięcie w drugą stronę. Ale to też przez to, że no, ta poprzednia, powiedziałbym, dominująca przez ostatnie kilkadziesiąt lat liberalne skrzydło polityczne nie doceniło właśnie tych konkretnych problemów. No. Też ich nie rozwiązało. No. I co? I właściwie nie skupiło się na tym, że nastąpiło coraz większe rozwarstwienie, prawda? Że jest coraz więcej bogatych. Coraz mniejsza grupa ludzi posiada wielkie pieniądze, a coraz większa grupa ludzi tych pieniędzy nie posiada, prawda? Ale powiedz, ale widzisz to zagrożenie, no nie umiem sobie wyobrazić, że musiałeś spędzić ileś godzin, żeby to pokazać, to prawda? Widać, bo to dużo to pracy widać, przez twoje widać, rzeczy, no właśnie. Niestety jest to taki trochę też duch czasów. A miałbyś w głowie, masz jakiś pomysł, jakieś środki zaradcze? Co mogłoby zintegrować ludzi według właśnie wartości pozytywnych po to, żeby się temu przeciwstawić? Wiesz, no niestety bardzo proste rady. Niestety dlatego, bo nie wiem, czy nie jest za późno, ale edukacja. No, edukacja. Ogromne zostały błędy popełnione przez moich ludzi, z którymi jest mi bliżej, prawda? No nie uczono ludzi w szkołach, dzieci, młodzieży, nie pokazywano na przykład, czym była wojna. Bo jak wiesz, w czasie PRL-u to wojnę nas bez przerwy katowano. Filmy bez przerwy mówiono o tej II wojnie światowej, prawda? O tych okropieństwach. Wtedy przesadzano w jedną stronę i to robiono też z powodów ideologicznych, żeby nam obrzydzić Niemcy i Zachód. Natomiast powinno się wychowywać młodych ludzi, pokazywać im, są filmy, pokazywać, jak wyglądała wojna, jak wyglądał faszyzm, jak potworne rzeczy zostały, szczególnie w Polsce, dokonane i zaniedbano to i dzisiaj po prostu jak widzimy w Polsce nazistów, którzy robią Heil Hitler w kraju, który tak potwornie ucierpiał z powodu faszyzmu i nazizmu, to jest tylko i wyłącznie, wydaje mi się, wina braku edukacji, zaniedbanie całkowite, zaniedbanie edukacji, zaniedbanie kultury. To też jest wielki błąd liberałów, że bardzo zaniedbali kulturę. Polikwidowali księgarnie, biblioteki, sprzedali polskie nagrania za bezcen, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Te rzeczy takie piękne, jakie mieliśmy, wiesz, które jednak w komunizmie zostały wypracowane, to zostało za bezcen rozdane, jakby to nie było żadną wartością. Przekreślono kulturę i dzisiaj zbieramy czy, tego... Czy ty mnie właśnie przekonujesz, żeby w najbliższych wyborach głosował na Andrzeja Dudę?
A powiedz, ale właśnie to prawda. Nie Andrzeja Dudę, tylko chciałbym jakiegoś człowieka z ludzi, którzy mi są bliżsi, żeby też o tym pomyślał. Żeby, bo Tusk mówił w wywiadach, że kultura jest taka ważna, że taka strasznie jest ważna. To dlaczego zniósł zwolnienie podatkowe dla artystów, co spowodował, że jeszcze bardziej zostali zubożeni? No. A co myślisz o społeczeństwie obywatelskim? No, społeczeństwo obywatelskie jest bardzo ważne, no jest potrzebne. A powiedz, a na przykład, mi się wydaje, że hipisi byli w pewnym sensie społeczeństwem obywatelskim, prawda? Jakoś tam rządzili się według trochę innych zasad niż... Znaczy my mieliśmy, wbrew może takiemu pozornemu obrazowi, nie byliśmy nihilistami, tylko mieliśmy te wartości. To było oczywiście naiwne, rób miłość, a nie wojnę. No ale tworzyliśmy taką pierwszą solidarność. Pamiętam, że między hipisami była ogromna solidarność, pomagaliśmy sobie. Nocowaliśmy się nawzajem w różnych miastach, jak tam milicja jednego zwinęła, to mu się pomagało. Była taka więź, taką drugą bardzo silną więź przeżyłem w okresie Solidarności. To było mocniejsze, intensywne, ale zdałem się ją z hipisów. Niestety już w tej chwili nie ma tej Solidarności. No jak to nie ma? No przecież marszałek Terlecki na pewno paru kolegom dał pracę w spółkach Skarbu Państwa, nie? Myślisz, że to nie jest tego samego rodzaju mechanizm? Nie. To nie. Słuchaj, trochę musimy kończyć, bo właśnie czas, który mieliśmy na ten program, już dochodzi do końca, więc tylko ci jedno takie trochę prowokacyjne pytanie zadam. A powiedz, jak myślisz, czy marihuana pomaga na koronawirusa, czy jest obojętna, bo nie chcę twierdzić, że mogłaby zaszkodzić, bo to mi się nie wchodzi w głowę, ale myślisz, że medyczna marihuana mogłaby pomóc? Znaczy nie ma na ten temat chyba żadnych badań, ale na pewno łagodzi obyczaje. Ja uważam, że w związku z tym koronawirusem no, może dojść do jakichś niepokojów społecznych, prawda? Już nie ma pieniędzy panika. W bankomatach, panika. Więc ona na pewno łagodzi, uspokaja i powoduje mniejsze szkody niż alkohol, bo jeżeli ludzie uciekną w alkohol, to będzie gorzej. Wydaje mi się, że pośrednio może pomagać, ale już mi ludzie mówią na mieście, że nie ma marihuany, bo granice zostały pozamykane, więc nie będzie tej marihuany. No tam trochę rośnie w Polsce chyba. Słuchaj, to ciekawe, znaczy miałem, niedawno rozmawiałem właśnie też w programie Świadectwa Buntu z fotoreporterem, który opowiadał, że czasami po to, żeby się odstresować, musiał się upić. No to chyba rzeczywiście marihuana jest lepszym. No lepsza, bo nie ma kaca, nie ma, człowiek nie jest agresywny. No, wiesz, ja z drugiej strony nie chcę przesadzać, też czasami lubię się napić whisky i się troszeczkę upić, więc... bez przesady, no ale jednak z tych dwóch substancji marihuana jest bardziej społeczna, powiedziałbym. No tak, no, wracając znowu do pytania o koronawirusa, no tutaj ja czasami myślę, że gorsza niż sama choroba jest ta panika, która ją otacza, prawda? Więc tak jakby rozładowanie... No jedno z drugim ktoś... jest związane. Zobaczymy, jak zareaguje na to społeczeństwo, jak zareagują rządzący. No, wiesz, ja teraz tutaj przyszedłem, chciałem wyjąć pieniądze w trzech bankomatach, nie ma pieniędzy, a pani minister finansów czy jakaś mówi w telewizji, że nie ma żadnych problemów, że będą pieniądze w bankomatach, ale nie ma pieniędzy w bankomatach. No ale to czego się spodziewasz o tym rządzie? Oni są zawsze w 100% prawdomówni? Znaczy, to jest coś takiego, no, że rząd jakikolwiek by nie był, to jednak no, ludzie... Wierzą. Muszą wierzyć, wierzą, no, bo jak nie będą wierzyli, to popadną w zupełną rozpacz i od tego też rząd jest, prawda? No ale jeżeli nas pięknie okłamują, to mam nadzieję, że się dla nich to niedobrze skończy. Tylko kto po nich? Kto po nich? Oby nie faszyści. No co? Miejmy tylko nadzieję, że jeżeli to nie będą faszyści, to będą to ludzie, którzy, nie wiem, zliberalizują dostęp do marihuany. Też jest kwestia psychodelików w tej chwili. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Psychodeliki wracają do medycyny, do leczenia depresji, do stresów pourazowych, następuje revival psychodelików. To też jest bardzo ważne, te substancje, które tak bardzo zostały zdemonizowane przez... No, ludzi, którzy się nie znają, ludzi, tylko którzy straszą. Się nie znają, którzy straszą. No i co? I żeby to był rząd, który da na kulturę, tak? Bo właściwie jak teraz zastanawiam się, co byś mi odpowiedział, jeśli bym zadał jeszcze raz pytanie,
jakie jest antidotum na faszyzm, to ja bym teraz zgadywał, że powiedziałbyś, że kultura. Uczenie empatii to powinno być już od przedszkola. To powinno być, no, wydaje mi się, że to się, takie rzeczy się robi w krajach skandynawskich. Moglibyśmy spojrzeć, jak oni żyją. Tolerancja, prawda? No, ten ostatni rząd jednak posycał nienawiść. No tak. No, i to jest pewien paradoks, że straszyli nas tymi uchodźcami i że uchodźcy nam zrobią straszne kółku, tak samo jak Włosi, taki parafaszystowski rząd, a okazało się, że nie największą groźbą są uchodźcy, tylko jest po prostu koronawirus. Przed koronawirusem zasieków nie wybudują. No właśnie, znaczy ja bym powiedział, że te wszystkie straszenie, że wśród uchodźców jest wielu przestępców, się właściwie nie potwierdziły, tak, prawda? Znaczy to tak. Akurat ja dysponuję takimi statystykami. No nic, no, to tylko liczmy na to, żeby kultura, tolerancja, pewien rodzaj liberalizmu społecznego, żeby wrócił. No, ale to właśnie w ruchach społecznych jest, ruchy społeczne powinny o tym mówić. No, nie wiem, czy zauważyłeś, ale żaden z kandydatów na prezydenta Polski w ogóle nawet słowa kultura się nie zająknął, więc kultura jest na samym końcu. Wspomniany tu już ex-hippies być może, a na pewno ex-pomarańczowy Paweł Kasprzak mówił o tym w swojej kampanii wyborczej. No niestety nie został senatorem, bo wybrany został partyjny aparatczyk. No nic, przestańmy gadać o polityce. Gościem moim i państwa, czy państwa i moim tak naprawdę był Kamil Sipowicz, filozof, poeta, pisarz, malarz, rzeźbiarz. Nie wystarczy już. Człowiek kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ha ha ha.